powtarzasz. Uparcie i skrycie. Patrzysz w oko, po okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Przeszłego roku. Miało szczęście, które się nie trafia. Czyjeś ciało i ziemię całą. A zostanie tylko, tylko fotografia. To jest, bardzo mało. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic. Ty może być szarto wiśniąca, trochę bardziej wisząca. Lecz widać, można żyć bez powietrza. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic. Ty może być szarto wiśniąca, trochę bardziej wisząca. Lecz widać, można żyć bez powietrza. Lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz mnie, bo na rzeźby obokół. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Nie widziałam cię do miesiąca i nic. Ty może być szarto wiśniąca, trochę bardziej wiśniąca. Lecz widać, można żyć bez powietrza. Nie widziałam cię do miesiąca i nic. Ty może być szarto wiśniąca, trochę bardziej wiśniąca. Lecz widać, można żyć bez. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz. Już nie wysypuj wszystkiego na maszyny. Nie, to też jedna linia pasą. Nie, to kilka słów do prawdy. Nic wielkiego. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz. Już nie wysypuj wszystkiego na maszyny. Nie, to też jedna linia pasą. Nie, to kilka słów do prawdy. Nic wielkiego. Ponieważ dzisiaj po raz pierwszy kosimy rzepak. Tak. W końcu się doczekałyśmy czarne złoto, które wymienimy na pieniążki. Już niedługo. Szkoda, że takie marne, ale zawsze coś. Zawsze coś. Ceny niestety nie są satysfakcjonujące, ale jeżeli się już w tym polu urodziło, to trzeba to jeszcze zebrać. Także na tandemie już coś mamy. Alarm dzwoni. Tatuś. Halo? No już dzwonię. Jestem blisko, widzę cię. Także nadjeżdżamy. Nie, nie stoję ciągnikiem. Jesteś obok mnie. Także za chwilkę widzimy się na polu. A teraz nadjechała służba serwisowa. Ta-da! Wyhamowała. Dziwne, już się bałam. Także zaraz polecimy po wilgotnościomierz. I zmierzymy wilgotność rzepaku, bo troszkę już jest wykoszone. To akurat jest już kolejna działka. Także tak prezentuje się rzepaczek. Gdzie mam mega słonecznie. Pięknie wszystko doschnięte. Także zaraz zejdę i Wam pokażę. Już aktualnie nawet mam wilgotnościomierz. Także zaraz skoczymy na tandem i zmierzymy wilgotność. O, i przybłąkana pani inspektor nadzoru pracy. Wracaj, chodź. Idę. Chodź. Chodź za rączkę. Wysadzimy niunię i zaplandukujemy. Marlenko, ty w namiocie mieszkasz? Idź. No, w namiocie mieszkasz? Nie. Idź. O, zamkniemy, żeby nie było. Mamy piękny widok. Cudowny. I znowu bociek z nami. Proszę bardzo, tam w oddali. Aktualnie czekamy jeszcze na tatę, więc mamy te 5 minut wolności na polu. I teraz także ten. Będziesz pływać w rzepaku. W pieniędzach będziesz pływać. No i po babie. Baba się skończyła. Także popatrzcie, tak wygląda rzepak. Jestem! Cicho, nie przerywaj. Już mamy 11 ml.
tutaj mamy? O, proszę. Najpiękniejszy proces. Nigdy nie pochodzi, nie chodziłam po rzepaku. O, widzisz, kiedyś musi być ten pierwszy raz. Także, proszę bardzo, jest. Ja też jestem. Już trzeci rok z nami wilgotnościomierz z firmy Serafin. Jest to Cepro, chyba najnowocześniejszy wilgotnościomierz. Nawet tatuś się do niego przekonał. Tylko nie rozsypuj. Ale to z tego drugiego się wysypało. Proszę Państwa, mam już pomiar. Proszę spojrzeć, nie wiem czy widać. Czekaj. Mamy pomiar niższy niż 4,3% wilgotności. Więc nie ściągnie nam. Ideolo. Ideolo. Suche. Jak pieprz. Za chwilę dokona się profesjonalna lustracja w trakcie zbioru rzepaku. Prezenterka już jest. Prezenter też. Prezenter też. Robaki. Bez niego to też. Nie byłoby koszenia. Robaki też są, chodzą cały czas po nas. Ale trzeba się przyzwyczaić. Także jest Wera. Proszę. Oddaję głos do studia. Proszę Państwa, to jest odmiana najładniejsza. Najpiękniejsza w naszym gospodarstwie w tym roku. Tak, zgadza się. Możecie to zobaczyć. Patrzcie, jakie strąki. Ile sypie? Jeszcze nie wiemy. Trzeba zapytać gospodarza. W kombajnie. Ale. Wypełnienie. Wypełnienie możemy pokazać. Ładnie. Chcę wysypać. Weronika tak powiedziała troszkę sarkastycznie, ale naprawdę to jest nasz najładniejszy rzepak. W tym roku mamy tą uprawę po raz pierwszy. Wysypuj, wysypuj. Są wszystkie chyba. Teraz mi wypadnie. O właśnie, tak się prezentuje. Także naprawdę ładnie wypełniony. Czarne, prawdziwe, czarne złoto. Królowa ze złotem. Proszę. Możesz zjeść. Dobrze. Werka poszła z Nikusiem. Za chwilkę podjeżdża do nas tatuś. Jak widzicie zresztą na filmie, zbiór robimy sami, sami kosimy, sami odwozimy. Także z racji tego powierzchniowo przeliczyliśmy sobie to, że po prostu nie opłaca nam się wynajmować kogoś, aby nam ten rzepak wymucił. Tak, kochani, wygląda rzepak na piątkę. Zdecydowanie, dokładnie jeszcze nie wiemy, ponieważ jesteśmy w trakcie koszenia, ale jak widzicie, nawet kombajn wolniej chodzi, bo naprawdę rzepak jest fajny. Więc zobaczymy, co po tym roku pokażą nam inne działki, no i czy nasz tata przekona się do uprawy rzepaku. Po tej działce już jest to bardziej prawdopodobne niż wcześniej. Jest to nasza już tak naprawdę druga działka, którą kosimy i w kwestiach odmianowych to jest to naprawdę bardzo duże rozbicie, bo tutaj naprawdę ten rzepak wygląda rewelacyjnie, jak wspominałam. Jest to nasza najlepsza działka w kwestiach odmianowych. Mamy również jeszcze inne odmiany, także jedna została wykoszona wcześniej, teraz mamy jeszcze inną. Na pewno pewne wnioski wyciągniemy w tym roku i będzie to na pewno fajne doświadczenie na przyszłe lata uprawy. Zawiało, zakurzyło. Może nawet spróbowałobyśmy striptila w rzepaku. Nic nie jest wykluczone, nigdy nie zamykamy się na nowe technologie, jak najbardziej jesteśmy na nie otwarte. Także patrzymy, jak przebiegają żniwa. Do tatusia nawet do kombajnu nie zaglądałem, ponieważ jest zdecydowanie za bardzo skupiony na pracy. Jakby nie było, to jest pierwszy rok u nas z rzepakiem. Pierwszy rok on sam również kosi rzepak. Więc no,
To wymaga naprawdę skupienia i musicie nam życzyć powodzenia, aby wszystko w tym roku poszło po naszej myśli. Ja sama za nas trzymam kciuki i trzymam również kciuki za żniwa u Was, aby wszystko również przybiegło u Was pomyślnie, abyście przede wszystkim nie mieli awarii, no i żebyście trafili na fajne ceny u Was na skupach. To by było zdecydowanie chyba najlepszym życzeniem dla Was. Dorwałam Iwerkę. To ja. To my czekamy na deszcz. Tak, co ty gadasz. Zapomniałyśmy Wam jeszcze rzeczywiście życzyć pięknej... samego deszczu, gradu. Pięknej pogody, idź już, Wera. Nie, życzymy Wam naprawdę pięknej pogody, aby tego deszczu u Was nie było. Aby można było się opalać i takie tam. A raczej nie. Żeby deszcz pojawił się w odpowiednich fazach żniw, może tak. Ale lepiej po nich. No, bo jednak też inne uprawy na tym braku deszczu, no to nie jest takie dobre. U nas akurat nie możemy narzekać na ten brak, ale inne rejony już tak. Tak, także widzimy po zdjęciach, po relacjach, co się dzieje w innych częściach Polski, no i w sumie jest to przykre. Kurde, coś no, mi gryzie. Tak akurat. Akurat, no. No. I rzepak ten jest też taki akurat. Taki, no, bardzo dobry. Nawet. Także można piątkę mamy, zobaczymy, co powie nam tata, jak już skosi tą działkę. Co? Dajesz niewłaściwe informacje. Nie? Jeszcze nie wiesz, do tato ci powie tak około. Ale jeszcze nie wiadomo, może być więcej, może być mniej, różnie może być. No to mówię, że takie to takie około mamy. Więc czekamy, aż się ta działka skosi. Sama się skosi. No masz jakieś pyłki tutaj. Teraz tu wszędzie tu są takie w ogóle robaki. Jesteśmy już takie uwalone. Ale w sumie są żniwa. Żniwa są właśnie po to, żeby się ubrudzić. No przy pracy człowiek... To jest właśnie, nie ten, musi to aż jest tak właśnie ten klimat. To jest ten klimat, to jest kurz, pot. No, wyglądamy jak wyglądamy. Także mamy zestawik. Tam już coś jest nasypane. Trochę czarnego złota jest. Więc u nas naprawdę, oby tak naprawdę było tak jak jest, to już będzie dobrze. Prawda, Wera? O, tak, tak. Już się zaczyna. Chciałabym, żeby wszystkie rzepaki wyglądały tak, jak ty wyglądasz. Wtedy by było już super. Także możemy kończyć ten odcinek. Co kończymy? Skończy się działka, skończymy odcinek. Dobra. Nie będziemy zostawiać ludzi w niepewności. Także czekamy. Czekamy, aż tatuś wykosi tą działeczkę. Wera, będziesz cierpliwa? No. No? Także czekamy. Już się nie opalamy. Mamy godzinę, którą, Wera? Mamy godzinę 18:26. Także już jest naprawdę fajnie, przyjemnie. Nie jest już tak parno na dworze. Jest akurat fajna temperatura. Więc czekamy na kolejny zbiornik, aż tatuś nam dosypie. No. I zaraz zobaczymy, na czym skończymy w kwestiach tej działki. No tak. Co? No tak. Cześć, witam na moim kanale. Drodzy Państwo, zmierzamy do domu. Gospodarz przed nami. Gospodyni za gospodarzem. Tak. Gospodynie! To się już nie tytułuj. Więc co? Przejdziemy do podsumowania plonowego, a mianowicie nie dobiłyśmy. No, znaczy nie wiemy dokładnie, ale tak można stwierdzić, że było od 4,5 do 5, więc nie wiemy dokładnie, ale moim zdaniem nie jest źle. Nie jest źle, to jest nasz pierwszy rok w rzepaku, także człowiek uczy się na pewno na błędach. Także zobaczymy, co nam pokażą kolejne działki, bo jak wspomniałam, to jest nasza dopiero druga działeczka, więc co? Więc my lecimy jeszcze na kolejną działkę. Taką już malutką działeczkę. W sumie już jest późno, już mamy prawie w pół do ósmej. Więc ale jeszcze tak naprawdę w kwestiach wilgotności wszystko się mieści w normie, także jeszcze pokosimy troszkę. A raczej tatuś pokosi. A my tymczasem już się z Wami żegnamy.
było nam bardzo miło Was gościć. Dziękujemy bardzo, że mieliście czas na obejrzenie tego odcinka. Tak, że byliście razem z nami, mam nadzieję oczywiście do końca. Także subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, lajkujcie. Klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco, a my się z Wami już żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku pa, pa. Na naszym kanale. Możesz pokazać z przodu jeszcze. Tam. Nagra się kolejny. Dobra. Pa, pa. Można żyć bez powietrza.